niesamowite zapachy, słuchajcie, z Tom Forda, który wybrać, który jest Waszym ulubionym i co jest takiego specjalnego właśnie w tych zapachach. Także oglądajcie odcinek, zapraszam Was serdecznie, żeby dowiedzieć się więcej. Was bardzo serdecznie na moim kanale Fopremier. Witam wszystkich nowych widzów i wszystkich starych. Gorąco Was pozdrawiam. Słuchajcie, sprawa ma się tak, że ja wróciłam do pracy, więc mam mniej czasu, ale tak jak obiecałam, staram się dla Was nagrywać na ile mogę. Słuchajcie, a że mam Wam dużo do powiedzenia, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony właśnie zapachom takim, bez których ja mogę powiedzieć, z ręką na sercu, żyć nie mogę, ale chciałabym też przedstawić tu jakby moje ulubione zapachy, między innymi z Toma Forda, bo wydaje mi się, że one są bardzo, bardzo takie niezwykłe, poszukiwane i warto właśnie jakby iść z czasem i nimi się zainteresować. W swoim życiu mamy zapachy takie, bez których żyć nie możemy i ciągle one jakby wirują, wracają się tutaj w naszym życiu i zawsze do nich przyjemnie jest powracać i właśnie czuć się tak bezpiecznie w takiej właśnie otoczce. I słuchajcie, ja mam kilka takich zapachów, które zawsze staram mieć pod orędziu, na mojej toaletce. W związku z tym, że ja jakby selekcjonuję perfumy w zasadzie na takiej, że lubię, że te perfumy są kwiatowe, ale są też cytrusowe. Nie przepadam za zapachami bardzo tutaj takimi arabskimi i bardzo mocno pachnącymi, w sensie korzeniami. I już Wam powiem dlaczego. Dlatego, że ja całe swoje prawie życie, a będzie już 16 lat, pracuję w perfumerii albo w takich właśnie, tak jak tu w UK, na takich stanowiskach i w takich miejscach, gdzie te perfumy są, więc słuchajcie, to jest tak, że ten zapach powonienia i odbioru tych perfum też jest inny i czasem nas bardzo męczy. Ja mam coś takiego, że niektóre perfumy właśnie działają na mnie tak, że boli mnie głowa i po prostu wiem, że moje ciało po prostu takich perfum nie zniesie. Między innymi obracając się tutaj właśnie wśród arabskich perfum, bo takoweż są też na mojej podłodze, czyli na mojej shop floor. Słuchajcie, jest to tak, że no, nie idzie znieść, jeśli rozpylamy aż tak dużo perfum. Więc w związku z tym ja prywatnie celuję w perfumy bardzo takie kobiece, świeże, bardziej cytrusowe, bardziej energizujące i bardziej rzeźkie. Aczkolwiek są też takie perfumy słodkie i korzenne, które ja lubię i moje ciało toleruje. No ale lata właśnie tutaj spędzone na shop floorze, na sali sprzedaży mają to do siebie, że wydaje się, że moje ciało niektórych perfum nie przyjmuje. No ale czas tutaj opowiedzieć w odcinku to, co mam Wam właśnie dzisiaj do powiedzenia. I właśnie takie perfumy, od których na przykład zaczęła się moja przygoda z Tom Fordem, i są to perfumy, bez których ja naprawdę żyć nie mogę. Są pewne okresy w moim życiu i tak jak je poznałam, że one mi przypominają właśnie tutaj wakacje, lato, czy właśnie takie przemiłe chwile. Słuchajcie, zacznę tutaj właśnie Tomem Fordem. Ja trochę wyszłam z prawy, słuchajcie, z tym nagrywaniem, mimo że to może tydzień minął. Ale słuchajcie, Tom Ford zawsze kojarzył się nam z designerem, z pięknymi tutaj takimi klasycznymi, bardzo wyszukanymi ubraniami dla mężczyzn. On swoją przygodę właśnie z perfumami, jak każdy szanujący się tu designer, zaczął w 2007, z tego co pamiętam i z tego co tu znalazłam właśnie informacja. No i słuchajcie, po prostu poszukiwał fajnego zapachu do swojej kolekcji, żeby podeprzeć tą kolekcję. I tak to się zaczęło. Ja Wam powiem, że nie wiem jak jest w Polsce, ale wydaje mi się, że jest tak samo, bo pamiętam jak pracując w Douglasie właśnie tutaj klienci odbierali te zapachy. Te zapachy są bardzo wyszukane, bardzo nietypowe. Ja pamiętam, że pierwszy zapach, którym się zatknęłam tutaj, był Black Orchid. I słuchajcie,
Pamiętam też Noir tutaj dla mężczyzn, który bardzo, bardzo polecałam i właśnie Grey Vetiver. Słuchajcie, Tom Ford podzielił te swoje zapachy takie bardzo drogie, które są z Private Blend, i właśnie na takie bardziej jakby możliwe do kupienia, jeśli nie chcemy zainwestować aż tyle pieniędzy, i one są właśnie bardziej takie rześkie, kolońskie i tak jak na przykład właśnie tutaj wspomniany Grey Vetiver, są łatwiejsze do kupienia. Ja Wam powiem, że z najbardziej takich popularnych tutaj i wydaje mi się ogólnie na świecie zapachów jest, oprócz wersji Noir, jest, słuchajcie, zapach, który nazywa się Fucking Fabulous. Powiem Wam, że nazwa jest bardzo wyzywająca, kontrowersyjna i dwuznaczna, natomiast jest bardzo dużo mężczyzn, którzy uwielbiają ten zapach i on jest tutaj na topie, jeśli chodzi o UK. Oczywiście są też różne inne zapachy, tak jak Tuscan Leather, tutaj z Private Blend, natomiast ja powiem Wam z takich zapachów, które od dawien dawna od niego jakby mnie dręczą, ale też dręczą w pozytywny sposób, że bardzo lubię się nim otaczać i bardzo lubię ten zapach, to jest właśnie, słuchajcie, piękny Grey Vetiver. Ja tu spotkałam się z taką informacją, sobie tak właśnie zaglądam do telefonu, że właśnie zapachy Toma Forda miały być wcelowane właśnie damskie, męskie, i on chyba nie planował takich uniseksów. Stało się jednak inaczej, jego perfumy są odbierane właśnie, że nawet perfumy dla kobiet są używane przez 30% mężczyzn, czyli jednoznacznie wskazuje, że one muszą w jakiś sposób być uniseksami. No ale słuchajcie, wracając tutaj do zapachu, który Wam gorąco polecam, i on znajduje się wielokrotnie na moim kanale, ja uważam, że to jest zapach, który każdy powinien mieć w swojej kolekcji. Jeśli lubicie właśnie takie zapachy vetiverowe i bardzo świeże, już sobie szybko patrzę, co jest tutaj w środku. Ja Wam powiem, że ten Fucking Fabulous jest bardzo kontrowersyjnym zapachem, tak jak wspomniałam. On na przykład nie przekonuje mnie. Tam są takie nuty właśnie migdałowego oleju, jest tam buptonka i on jest bardzo mocno taki sugestywny, taki właśnie korzenny. Ja niestety nie mogę go znieść, ale wierzę, że są osoby, które go uwielbiają. Ja natomiast nie mogę właśnie żyć tutaj bez Grey Vetiver. I słuchajcie, Vetiver tu ma bardzo taką świeżą właśnie nutę cytrusową, ale tak jak powiedziałam, jest to interpretacja właśnie tutaj tego vetiveru. Ona jest taka, słuchajcie, bardzo soczysta, bardzo rzeźka, bardzo przywracająca nas do życia, bardzo, jakbym powiedziała, energetyzująca, i jest w niej taka delikatnie, słuchajcie, słodycz, która generalnie nadaje się właśnie jako unisex, i ja uważam, że ten zapach, jeśli jesteśmy nim spryskany, czy spryskani, właśnie nie przyjdziemy niezauważone. To jest taki zapach, do którego nas ciągnie, który przyciąga ludzi, który jest właśnie taki jednocześnie harmonijny, ciepły, a jednocześnie taki rześki i taki właśnie ostry, też w odbiorze przez tę soczystość tego vetiveru. Także to jest taki zapach, ja uważam, bez którego ja żyć nie mogę, i gorąco wszystkim polecam, i na pewno na nim nie zawiedziecie się. Następnym zapachem, słuchajcie, ja nie mam wody toaletowej, ja tu posiłkuję się trzema takimi właśnie zapachami, które on wydał, które mają taki aquatic wydźwięk, czyli taki wodny, oceaniczny. Jedną z nich jest właśnie Soleil de Positano, słuchajcie, więc ja mam tylko All Over the Body Spray, czyli możemy go używać też jako dezodorant. Ale słuchajcie, powiem Wam, że planuję na pewno, żeby kupić wodę. To jest, słuchajcie, taki zapach, który właśnie, tak jak wcześniej już wspomniałam o Grey Vetiverze, on jest takim zapachem
bardzo energizującym, bardzo wodnym, bardzo jakby stabilizującym wasze samopoczucie, bo brakowało mi tu słowa. I słuchajcie, on był lansowany w 2017 i jego takie topowe nuty, właśnie te górne nuty, to jest taka świeża pomarańcza, ale taka gorzka właśnie. Jest też mandarynka, słuchajcie, jest cytrus, specjalna odmiana następnej bergamotki Calabrian i jest też neroli, kwiat pomarańczy, jaśmin, który ja wyczuwam tu, aczkolwiek nie jestem wielką fanką jaśminu, i słuchajcie, jest yang-yang i lilia wodna też, przepraszam, nie lilia wodna, konwalia, i słuchajcie, on jest takim zapachem, że od razu jakby macie w myśli, że jesteście właśnie na plaży, gdzieś we Włoszech, pyszne jedzenie i jednocześnie macie ukojenie od fal tutaj właśnie z morza i jesteście po prostu na wakacjach. Ja uwielbiam ten zapach. Słuchajcie, on jest bardzo koloński. Pierwsze takie wrażenie, że one są, te wody właśnie takie bardzo kolońskie, ale one trafią właśnie w gust zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jeżeli potrzebujecie takiego właśnie eskalatora tutaj dobrego samopoczucia, to te zapachy na pewno super się sprawdzą. Zapachem, który był wydany w 2017 w przepięknych właśnie takich błękitnych, uspokajających, ja bym powiedziała, bo to jest kolor taki kojący w butelkach. Ej, to jest wersja Mandarino di Amalfi Aqua. Słuchajcie, ten zapach znowu jest takim zapachem właśnie bardzo wodnym, bardzo soczystym, bardzo energizującym i słuchajcie, jest bardzo rzeźki, ale jednocześnie jest ta wibracja tutaj tego cytrusa i ona wyraźnie Wam towarzyszy. On jest nieco spokojniejszy i nieco bardziej klasyczny niż ten pierwszy zapach, który Wam pokazałam, Sole de Positano. I słuchajcie, główne nuty to właśnie znowu jest mandarynka, jest tu grejpfrut, jest bardziej taki cierpki, słuchajcie. Jest też mięta, która dodaje właśnie Wam takiej wibrującej nuty. Jest tutaj czarna porzeczka, ja jej powiem Wam szczerze nie czuję. Są tutaj liście i olejek z liści cytrusowych, są dzikie kwiaty, jest tu jaśmin, oczywiście czarny pieprz, może on jest taki właśnie też wibrujący, vetiver i lambdanum. I słuchajcie, to jest zapach, którym ja też bardzo lubię się otaczać. Jest to taki zapach, który właśnie daje Wam energię i taką motywację i ta klasyczna nuta odbija się na tyle na Was, że czujecie się właśnie tacy spełnieni w dobrym nastroju. Także ja Wam też gorąco polecam. Ja mam tu buteleczkę 50 ml. Ja myślę, z tego co pamiętam, że one występują tylko w 50 ml, ale być może się mylę. Pokażę Wam za chwilę następny zapach, który ja również poznałam dzięki właśnie tym dwóm pozostałym zapachom, które przed chwilą Wam przedstawiłam i koniecznie chciałam mieć taką całą kolekcję, bo tak jest właśnie, słuchajcie, z Tom Fordem. Zapachem z 2015, słuchajcie, jest zapach Fleur de Portofino. Tutaj właśnie jest to kolejny taki akwatyczny, morski zapach, słuchajcie, kiedy wydaje Wam się właśnie, że jesteście na Amalfi tutaj, jesteście gdzieś właśnie na plaży, jecie sobie mandarynki, się relaksujecie i taki to jest właśnie zapach. Słuchajcie, ten zapach jest interpretacją właśnie kwitnącej białej akacji, a właściwie drzew akacjowych tutaj w tej połaci właśnie Morza Śródziemnomorskiego. I właśnie jest oparty tutaj, główne nuty właśnie są cytrusy i taki akacja, a mniej więcej, bardziej tu uszczególniając właśnie taki akacjowy miód. Nam się to kojarzy właśnie z takimi babcinnymi profilaktycznymi właśnie radami, kiedy jesteśmy chorzy, to ten miód akacjowy świetnie na chlebie leżał, czy nawet do herbaty. Takie właśnie mam skojarzenie, chociaż ja tej akacji tutaj bardzo tak nie czuję. Słuchajcie, w środku jest oczywiście kalabryjska bergamotka, jest tu sycylijska sycylijski cytrus, przepraszam. Jest też gorzka pomarańcza, liść
liści fijołka i marokańska róża. Słuchajcie, on jest bardzo niezwykłym zapachem. Ja sobie sprysnę, bo powiem wam, że mi uciekł. On jest na pewno bardziej kwiatowy, bardziej właśnie przez tą akację, która tu jest, ale tak jak mówię, on należy do rodziny tych zapachów właśnie w tych niebieskich opakowaniach, które jeżeli celujecie w takie właśnie morskie, bardzo świeże, bardzo rześkie, a jednocześnie bardzo energizujące i bym powiedziała takie cierpkie zapachy, więc na pewno wam się ten zapach spodoba. I ostatnią z serii właśnie Tom Forda, który ja wam dzisiaj przedstawię, to jest Costa Azul. Ten, ja znowu mam tutaj ten dezodorant, słuchajcie, natomiast ja wiem, że wszyscy kochają Costa Azul, który został wycofany, z tego co wiem, i na nowo znowu w tym roku pojawił się, bo to jest zapach taki bardziej signature, bardziej rozpoznawalny dla Tomego Forda, słuchajcie, i jest bardzo dużo ludzi właśnie, którzy uwielbiają. I słuchajcie, główne nuty tu są, to jest znowu morski zapach, główne nuty, które tu możecie znaleźć, to jest ambreta, czyli specjalny rodzaj piżma. Słuchajcie, jest tu też taki korzenny akord ud. Są tutaj właśnie rośliny wodne, są tu nasiona stelera, lawenda, cyprys, mandarynka i wanilia z vetiver. I on faktycznie taki jest. Słuchajcie, on jest najbardziej moim zdaniem z tych wszystkich, które wam tu przedstawiłam, bardziej właśnie męski. I ja bym już go nie nazwała nic seksem, natomiast no dużo osób właśnie lubi też taki zapach. Ale tak jak mówię, jest to jeden kultowy zapach, taki signature właśnie z Tom Forda, bez którego dużo ludzi, tak jak Fucking Fabulous, nie może żyć. Także wam gorąco polecam, żebyście się zapoznali z nim również. Ja słuchajcie, jeszcze teraz właśnie z takich ciekawostek wiem, że słyszałam właśnie, że Tom Ford, jego perfumy są specyficzne, słuchajcie. One są właśnie takie bardzo luksusowe i bardzo eksperymentalne. On ma swoje właśnie takie laboratorium, gdzie nadzoruje to wszystko. On chciał właśnie, żeby te perfumy nie były takie mainstreamowe, takie dla każdego. On chciał jakby odzwierciedlić swój gust. Ja słyszałam też, że on próbował jakby otworzyć w tych zapachach też swoje DNA tutaj, żeby te zapachy były kultowe, ale odzwierciedlały to, co on chciał przedstawić przez perfumy, taką właśnie swoją kreację, prowokację, kontrowersję, ale też niezwykłość. I słuchajcie, trzeba przyznać, że niektórym wydają mi się te zapachy takie zwykłe, tak jak na przykład te Aquatic, które wam przedstawiłam, te wodne, ale one, gwarantuję wam, takie nie są. I dlatego one mają coś do siebie, że nawet jeżeli są bardzo drogie, przyciągają bardzo klientelę. To są właśnie takie zapachy, bez których ja żyć nie mogę właśnie tutaj z Tomem Forda. Do zapachów, których ja jeszcze muszę mieć, które ja jeszcze muszę mieć zawsze, należą właśnie tu przede wszystkim Bronze Goddess Estee Lauder. Słuchajcie, ja wam wspominam, ten zapach jest niedoceniony, uważam, na polskim YouTubie. Natomiast ja, nie patrząc na to, czy pracuję do tej marki, czy nie, uważam, że ten zapach jest świetnym odzwierciedleniem, kreacją taką właśnie z zapachu, jak oni to mówią, lato w butelce. To jest właśnie lato na Karaibach, na jakiejś fajnej wyspie czy na Jamajce. Słuchajcie, kiedy smarujemy się olejkiem, kiedy jest ten kokonat, kiedy jest słońce, kiedy jest plaża, kiedy jest zabawa. To jest taki zapach, słuchajcie, te kwiaty tiary, ten kwiat tiary właśnie, ten kokos, który tutaj jest taki świeżo jakby ścięty i właśnie przygotowany, ten olejek właśnie tutaj na skórze, to jest właśnie to, co daje nam takiego kopa i ludzie poszukują tego zapachu właśnie, zwłaszcza tutaj w UK i w USA na lato, na takie ciepłe, słuchajcie, dni. To jest niesamowita kreacja, niesamowita i bardzo trafiona, właśnie taka olejkowata, bogata, taki właśnie lato. W butelce ja wam gorąco polecam, ja mam takie dni, że nie mogę po prostu się opędzić i muszę się nim spryskać i on mi właśnie daje jakąś taką motywację i wiem, że wiem, gdzie bym chciała jechać na lato albo, że lato już właśnie niedługo
Słuchajcie, jest to bardzo przyjemne właśnie takie wspomnienie. Zapachem, bez którego żyć nie mogę, jest zawsze na półce. Niestety, tak jak mówię, on jest jednak, jest potwierdzony, jest wycofany. To jest Baby Doll YSL i Saint Laurent. Słuchajcie, to jest taka kreacja, no to jest coś takiego, jak ja bym chciała dla siebie stworzyć swoje prywatne perfumy. To jest właśnie ta porzeczka, ten cytrus, te kwiaty i słuchajcie, to jest takie piękne połączenie, że po prostu naprawdę ciężko nie lubić tego zapachu. Ja wiem, że niektóre osoby wydają taką opinię, że on jest infantylny. On nie jest infantylny, on jest właśnie stworzony dla... to jest taki zapach zabawy, cieszenia się życiem i właśnie takiej energii idącej tutaj z każdego rogu. I słuchajcie, następnym zapachem, którego nie mam, ale ja myślę, że sobie kupię, bo znowu wrócił, jest In Love Again YSL. I słuchajcie, on znowu, tamtej jest bardziej może klasyczny, ale też właśnie przywołuje te same reminiscencje, tę samą nutę, te same właśnie klimaty, co Baby Doll. I słuchajcie, ostatnim tutaj perfumem, o którym Wam dzisiaj wspomnę, to jest zapach Gucci Premier. Premier jest szampański, bogaty, z takiej klasyk, który przywołuje właśnie w nas to bogactwo uczuć, to bogactwo, którym się otaczamy. Jest to zapach taki splendoru, dobrego życia i właśnie szampańskiej zabawy. Ja uważam, że to jest bardzo mega sexy, mega upajający zapach i każdemu zawsze polecam. To jest mój zapach, który muszę mieć. Ja przekonałam wiele osób do używania tego zapachu, bo jakoś nie bardzo mi się Gucci kojarzył. Natomiast ja uważam, że to jest zapach może nie sukcesu, ale zapach takiego sukcesu, zadowolenia życia i dobrej klasy, także Wam też go gorąco polecam. Chcę wspomnieć o dwóch zapachach. Jeden zapach, ja niestety go nie mam, mam tylko ten szalony rolon, którym pozwolicie się zawsze tu na wizji jakby smyram. To jest wersja Miss Dior Blooming Bouquet. On był wielokrotnie tutaj na moich stronach internetowych i właśnie na blogu i tutaj w moich odsłonach YouTube'owych. To jest zapach przepiękny, przepięknej kobiecości, przepięknej, budzącej się do życia natury, kwiatów i całej tej otoczki właśnie wiosennej. Także ja też go uwielbiam i zawsze do niego wracam, czy do właśnie tej taki jest wersja Miss Dior właśnie do ciała, czy na przykład wypuścili też, słuchajcie, tą wersję do włosów, ona jest bardzo podobna, czy właśnie tą oficjalną wersję Miss Dior Blooming Bouquet. I słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że chyba trafi właśnie na moją półkę ten zapach. Bardzo mi się podoba, ale o tym maleństwie będzie w jednym z następnych odcinków. Ja mam nadzieję, że będzie to w następnym odcinku, jesteście ciekawi tego zapachu. Czy spotkaliście się właśnie kiedyś z MCM zapachami, to koniecznie mi powiecie. I jestem bardzo ciekawa właśnie, który z tych zapachów, czy YSL, czy Miss Dior Sherry, nie Miss Dior Sherry, Miss Dior Blooming Bouquet, czy na przykład Tom Ford skradł Wam serca i bardzo go lubicie. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach właśnie, który zapach jest taki dla Was, bez którego nie możecie żyć, który zawsze jest na półce i zawsze do niego wracacie. Bardzo się cieszę z każdego komentarza, słuchajcie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji i do lajkowania. Mam nadzieję widzieć się z Wami w następnym odcinku. I do zobaczenia, życzę Wam miłego dnia.